Nowe połączenia lotnicze łodzi ze światem, tym razem do brytyjskiego Nottingham. Loty uruchomił Ryanair, ten sam tani przewoźnik, który obsługuje połączenie do Londynu. Po 2 miesiącach sprzedaży internetowej wykupiono 8 tysięcy biletów z Łodzi na londyńskie lotnisko Stansted. To sprawia, że przewoźnik nie obawia się braku opłacalności kolejnego połączenia. Nie jest to dokładnie Nottingham, to jest lotnisko East Midlands położone kilkadziesiąt kilometrów od Nottingham, z którego jest bardzo dobry dojazd również do Birmingham, do Liverpoolu, do Manchesteru, czyli do dużych miast Wielkiej Brytanii. Polacy nie tylko chcą podróżować do Londynu, jak również brytyjscy turyści nie mieszkają tylko w Londynie, ale również w innych dużych miastach. Liczymy, że ten serwis będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Tymczasem prace na lotnisku Lublinek idą pełną parą. Nowy terminal musi być gotowy przed 30 października, gdy wystartuje pierwszy samolot do Londynu. Wszystko robimy, żeby zdążyć i jak na razie nie ma zagrożenia, chociaż to wszystko jest tak naprawdę na styk. Szczególnie wyposażenie tego terminala, ale zdążymy. Połączenie z Łodzi do Nottingham ruszy 14 marca. Nowe samoloty typu Boeing 737-800 latać będą we wtorki, czwartki i soboty. Lotnisko Łódź zastępuje Okęcie, także przy przyjmowaniu VIP-ów. Od piątku wieczorem do niedzieli przez port lotniczy imienia Raymonta przewinęło się ponad 11 tysięcy pasażerów. Obsłużono 40 ponadplanowych samolotów. Ciekawostką było lądowanie delegacji rządowej lecącej z Indii i Wietnamu z premierem Donaldem Tuskiem oraz powrót z Litwy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent nie tylko wylądował, ale i obejrzał budowę terminalu numer 3. Wyszedł na chwilę z samolotu, prawie przyglądał się terminalom i temu w budowie i tym, który w tej chwili funkcjonuje. No i żadnych uwag nie zgłaszał. Oprócz służb obsługujących pasażerów i samoloty, nasilenie ruchu to ogromna praca dla kontrolerów lotu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uczyniła pewne kroki, dostosowała swoje procedury oraz przeniosła część swoich pracowników do Łodzi. I tutaj właśnie na Starej Wieży ci pracownicy potrafili ten ruch bezproblemowo i bezkolizyjnie obsłużyć. Jest na pewno więcej mówienia. Więcej trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo te małe samoloty zwykle znają doskonale lotnisko, piloci, instruktorzy. Natomiast przelatują tutaj ludzie, którzy nigdy nie byli. Przelatują linie, które tutaj normalnie nie bywają. A już za tydzień planowany jest ostatni z 3 pracowitych weekendów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, lotnisko jest gotowe obsłużyć dodatkowe loty także w 4 tydzień września. Istnieje bowiem zagrożenie, że nie wszystkie prace na Okęciu zostaną zakończone do najbliższej niedzieli. Pierwszoklasiści na Piotrkowskiej. Pasowanie na ucznia przeprowadziła sama prezydent Łodzi. Zaprzyjaźnić się z książkami. Dumą szkoły Łodzi być. Uroczystego pasowania na uczniów magicznym ołówkiem dokonała prezydent Hanna Zdanowska. Dzieci, choć dopiero od 2 tygodni są w szkole, świetnie znają zasady. Pachnie, bo wolno biegać i zawsze, kiedy dzwoni, to trzeba stać się ruchomo, no i jak przestanie dzwonić, to powolutku iść do klasy. No, to jest ten. I właśnie, i trzeba się pilnować też, pani, a jak jest się sam, to trzeba samo się jakoś pilnować. Trzeba być cicho. A czego się najfajniejszego uczycie? Angielskiego i religii. Maluchom towarzyszyli rodzice i nauczyciele.